bardzo nam zależało na tym, żeby tę wspaniałą kobietę upamiętnić w dzielnicy nazwanej imieniem generałów. I chciałam podkreślić, że mężczyzn generałów, więc to rzeczywiście miał być taki akcent zarówno wskazujący na to, że nie tylko mężczyźni, ale również kobiety walczyły o wolną Polskę, mają piękne biografie, no a z drugiej strony właśnie to, że była pierwszą matematyczką na Wydziale Matematyki Uniwersytecie Kijowskim. Dzielnica generalska i kolejny generał w dzielnicy, można by powiedzieć, ale generał szczególny, bo pierwsza kobieta generał. Cieszę się bardzo, że honorujemy kobiety w przestrzeni publicznej, że nie tylko nazwiska mężczyzn, bohaterów pojawiają się na nazwach ulic, skwerów. To jest częstsze, tymczasem tutaj nie dość, że kobieta, to jeszcze oddolną inicjatywą, sami mieszkańcy dzielnicy wyszli z taką propozycją, więc jest to bardzo wzruszające, miłe. Sama bohaterka ma plac w otoczeniu szkół. Już sami uczniowie zdecydowali, że będą wspierać się, dbać o ten skwer. Mam nadzieję, że to się wszystko w ten sposób potoczy, a przede wszystkim, że będą pamiętać o tej wyjątkowej kobiecie. Bardzo się cieszę, że młodzież w taki sposób czynny też wzięła udział w tej uroczystości. Przygotowała piękne pieśni, przygotowała biografię, a też chyba wszyscy, którzy znają publiczną szkołę numer 11 w Opolu, wiedzą, że młodzież z tej zwłaszcza szkoły jest wychowywana w takim duchu patriotycznym. Stąd bardzo się cieszę, że mogli być obecni. Maria Witek walczyła o nasz kraj, była też pierwszą kobietą, która została generałem i dzięki niej kobiety bardziej się o nich mówi, ponieważ jako kobieta też dużo zrobiła dla naszego kraju. Musiała uciekać do Kijowa, gdzie uczyła się na Uniwersytecie Matematyki. Uważam, że powinniśmy znać takie ważne postacie, dzięki którym my żyjemy teraz w wolnym kraju. Mhm.